Ja pamiętam, pamiętam, jak przyjeżdżał tą wogą. Ja nawet wtedy nie miałem takiej świadomości, bo to przecież jeszcze nie było tyle samochodów, co, co wtedy, czy to, czy to jest luksus, czy to nie jest luksus i tak dalej. Nie w tych kategoriach, ale się tak zapamiętało, że, że przyjechał tą wogą, że wysiadał, że, że był taki spokojny. Emanował z niego też spokój. On nie wzbudzał w nas. E, e, Powiedzmy, jakiegoś tam lęku. Tak myśmy się raczej garnęli, nastawaliśmy no, w szpalerze, kiedy on przechodził. Kogoś tam zapytał, z którego roku, uśmiechnął się, powiedział jakieś tam dwa, trzy słowa i, i, i to było wszystko, ale to wystarczyło, żeby, żeby czuć, że jest, jest kimś naprawdę bliskim. Zresztą Ojciec Święty pod koniec swojego życia, wtedy kiedy ja czy, czy właśnie z grupami tych młodych księży wyjeżdżałem do Rzymu, to było podobnie. On z nami wiele nie rozmawia, ja mu przedstawiałem tych młodych księży, skąd są, skąd pochodzą. Ojciec Święty nie raz powiedział dwa jakieś zdania, zapytał, ja to wszystko Ślązacy. Tak, pozdrówcie tam i tak dalej. I, ale w tym wszystkim było tyle sympatii, tyle ciepła, że to właściwie wystarczyło. Nikt więcej niczego też więcej nie oczekiwał. My wiedzieliśmy, że, że przecież e, trudno e, oczekiwać od już wtedy był schorowany Ojciec Święty. Myśmy się cieszyli tym, co nam dawał, a co nam dawał? E, ja pamiętam, że już pod koniec. Właśnie chyba to było, czy w 2002 czy 2003 roku, kiedy byłem, to przecież był już tak zgięty cały, ale, ale pozwalał się fotografować. On siedział, był pochylony. My ustawiliśmy się obok Ojca Świętego. Wtedy ksiądz arcybiskup Dziwisz powiedział: Ojcze Święty. On się wtedy podnosił, widać było, że sprawia mu to już ból, ale się podnosił i wtedy robiono fotografię. Na fotografiach jest, jest, jest wyprostowany ładnie, i potem znowu wracał do tej pozycji. Ja sobie pomyślałem wtedy: Jak on rozumie człowieka? Przecież to jest pamiątka dla, dla tych księży, dla nas w ogóle, na całe życie. To się będzie pokazywał w rodzinach, to się, to się będzie pokazywało wszystkim, proszę z Ojcem Świętym znieść. on rozumiał to, chociaż tyle go to kosztowało. Mógł sobie powiedzieć, słuchajcie, ja już mam tyle lat, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój. On tego nie powiedział. On, widać, że mu z trudem, ale przyjmował, przyjmował i pozwalał, żeby, żeby robić sobie z nim fotografię, bo wiedział, jakie to jest ważne dla nas.